Dzień dobry. No, mamy dzisiaj Dzień Flagi 2022. No, ale czy dla mnie będzie dobry, to nie wiadomo, bo przecież ta ustawa, zakalanie Boga, honoru ojczyzny, a na pewno głównie flagi, to chyba na Sybir. Kiedyś drzewień to były flagi, no co tam flagi, ale to były drzewce. Drzewień, ho, ho, no za PRL-u, ale właśnie może dlatego. No więc, jak to było? Opowiem. A jak to jest? Boże Święty, widziałem te manifestacje, tą szwancparadę i tą naszą parę manekinów krawieckich i ten hymn. I to jeszcze teraz to są długie tylko zwrotki jeszcze Polska. Kiedyś to była jedna zwrotka, jeden refren i dobrze było, ale za to drzewce były długie. A dzisiaj tylko te refreny, te zwrotki, to wszystko. Ja pamiętam, bo jak tak patrzyłem na tą kompanię reprezentacyjną, to oni tacy, prawda, no, prężni, wysocy, postawni, no i nie da się ukryć, przystojni. To wspomnienia mnie ogarnęły do lat terelowskich. Cicho. Bo to ciągle jest cholerne zagrożenie. To nie wiadomo, mogą wypaść za krzaków, za drzewa. Dzisiaj ja jeszcze Pegasus albo nagrają nawet na komórkę, na aparat i... No, chyba nikogo nie ma, chyba możemy nie za głośno, ale możemy sobie pogadać. No więc zacząłem o tym, prawda, kompania reprezentacyjna, chłopy na schwał i tak dalej. No, dzisiaj przy grobie nieznanego żołnierza też byli. Ale ja wspominam ten sam grób, też kompanię reprezentacyjną, ale lata, bo ja wiem, no lata 70., wczesne 70., bo potem, no, zamknęli mnie, ale nie za to, nic takiego. Mieszkałem wtedy na Sarówce, na Krzywym Kole. Krzywe. No i słyszałem dużo o reprezentacyjnej kompanii. To było coś takiego, jak podobno caryca Katarzyna, prawda, nasi politycy to dobrze znają, tą postać historyczną. Więc jak caryca Katarzyna miała swój taki, no takich oddział, takich, no taką kompanię reprezentacyjną z takimi drzewcami, że hej, no to Polska Ludowa miała też swoją kompanię reprezentacyjną. No i właśnie Polska Ludowa, no może nie cała Polska Ludowa, ale cioty z Polski Ludowej, to ho, ho. Tam wieczorami, późnymi wieczorami, nocami, to nieraz było gęsto. Oni stali tak, no i nie mogli ani słowa powiedzieć, także taka ciota mogła na niego podejść i powiedzieć: kotku, pójdziemy sobie, wiem, no ale po służbie. A on tylko te Polski to pod brudu, to nic nie mówi i mrugnie. Ale co robiły cioty? Cioty robiły tak, że wkładały im karteczki takie w kieszonkę. On tam taki wyprężony, ale jak wyprężony stał, tak na wartość, a ciota myk, karteczkę, telefonik, bez adresu na razie, no bo to najpierw jakiś taki kontakt zapoznawczy przez telefon. No i to było wiadomo. Roczniki się, bo to trwało od lat, roczniki się zmieniały, prawda? Ci szli do cywila, tamci szli do służby właśnie, a te najroślejsze i takie najdłuższe i takie, no najbardziej reprezentacyjne,
no to szły, prawda, do kompanii, do tej kompanii, do tej samej kompanii, co dzisiaj. No ciekawy bardzo jestem, jak dzisiaj jest z tą kompanią, bo to podobno u nas to taka tradycja, to potrafi trwać bardzo konsekwentnie i długo, więc może i tutaj, prawda? Trzeba się dowiedzieć. Ale wróćmy do tamtej kompanii, do PRL-u. No więc ja nie lubię, nie jestem masowy, ja nie lubię na przykład hymnu śpiewać, ja nie lubię maszerować, na 1 maja nigdy nie maszerowałem, absolutnie nie. Nie lubię też stać jak na weselu i patrzeć tam na jakieś maszerowania takie ku tej czy innej czci, z tej czy innej okazji. Nie, ja tego nie lubię. Ale no przyznaję, tak ciekawy byłem. No i pewnego wieczoru, no późnego wieczoru, bo jak powiedziałem, nie lubię masówy, więc taką sobie porę nocy wybrałem, żeby już nie było tam tłoku przy tym grobie nieznanego żołnierza, gdzie jak wiecie albo nie wiecie, no tam było zaraz. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty. Tak, chyba 4 stało w różnych rogach tego grobu. No i sprężeni tacy i tak dalej. I tam co nie wiem, co godzina, czy co 2 godziny przychodził taki ich ten dowódca i zabierał ich i oni odmaszerowywali, tak szli. Tak szli. I tam na swoją tą dyżurkę, że tak powiem, a potem z tamtej dyżurki przychodzili następna czwórka. Także można było, znaczy nie, ja nie wybierałem, ale cioty mogły wybierać sobie. A nie, tu nie, ten taki, ten owaki. Ten. A, o tamten idzie, o tak, poczekam. Przyszedł, stanął, no i dopiero wtedy taki, nazwijmy to klient. No klient, dlatego, że o co to chodziło? Kurczę, nie chcę tak głośno mówić, bo to ludzie się zwiedzą i może pójdą pod grób zaraz, faceci jacyś tacy czy inni. No więc... No, oni, dlaczego oni tak byli chętni? No bo to ta służba, no to nudna, ciągle tylko walić tymi podeszwami o asfalt czy coś, bo to ćwiczyli w nieskończoność. No to on sobie chciał odetchnąć, no ale to chłopaki spoza Warszawy, przypuśćmy, raczej tak. No bo do dzisiaj też tu Putin to na wojnę to bierze podobno samych skośnookich, jakichś tam Czeczeńców, Buriatów, jakichś innych takich z tych republik zaprzyjaźnionych, a z dużych miast nie. I nie wiem dlaczego, ale tam też ktoś może w tym dowództwie jakimś właśnie specjalnie tak to wymyślił, no i zrealizował, żeby właśnie brać spoza stolicy, spoza Warszawy. No ale chłopaki jak byli spoza Warszawy, nie wiedzieli gdzie iść. Dziewczyny, no nie wiem, w PRL-u to dziewczyny nie za bardzo się tak paliły do takich wojaków, bo to i biedne i co, i jeszcze, no co dziecko zrobi, potem nie odszuka się go w ogóle nigdzie w tej całej naszej ojczyźnie, to się schowa do tego, do tego. Także oni byli właściwie, no, skazani na cioty. A jeszcze dlaczego tak? No bo pieniędzy to nie było, no nikt nie miał w PRL-u dużo pieniędzy, no a oni też kompletnie mało. Także nie mogę mówić, co, gdzie pójdę do restauracji, no to i za drogo było, chociaż nie były takie drogie te restauracje. Ale też nie było dużo pieniędzy, im w kieszeni nie mieli. No to a tu ciota to wiadomo, bo to oni wiedzieli, to nie wiem ile w takiej kompanii reprezentacyjnej było ich. A myślę, że ze 100 przypuśćmy, co najmniej 100, to co do jednego cała setka wiedziała, że no, dużo się nie napracujesz, no wielkie rzeczy, cholera, no pójdziesz, taki pan cię, wiesz, obkarmi, postawi, znaczy postawi flaszkę, no nie o to, flaszkę postawi, no nawet... Sam rozbierze, no sam wszystko zrobi i tak dalej, a ty sobie, koleżko, no albo siedzisz, albo leżysz, no to już tak jak sobie ty tam będziesz wolał. No i fajno, nie? A potem rano jeszcze cię odwiezie, jeszcze coś tam w kieszonkę. No to jak się dziwić, że chłopaki nie szły? Przecież to, no, kto by
Nie, stąd to każdy wyszedł, nie? No ale czy ja? Nie, no czy ja, no ja, czy ja jako, prawda, ten proponujący? No, ja też. No, wtedy miałem samochód, nawet taki, no, bardzo elegancki, Fiata 125P, biały. Więc tej późnej dosyć nocy podjechałem. Podjechałem pod sam grób nieznanego żołnierza. Wtedy to nie było takich zakazów, takich jakichś... No, no, luzik był taki, jak choćby wskazuje to, o czym mówię. No więc podjechałem tym 125P, biały. No i podszedłem, no ale... O kurde. No, chyba już, tak, chyba już. No to kontynuujemy. Podjechałem tym 125P, pod sam ten. No ale ja jestem nieśmiały i ja jestem dobrze wychowany jednak, przedwojennie. Więc, no to głupio, no tak zagadywać, już nie mówię o wsadzaniu karteczki, ale głupio mi tak było. No więc chodzę naokoło tego grobu, patrzę na te spis tych bitew, prawda, gdzie to oręż polski, prawda, walczył, te drzewce, te sztandary nasze polskie, biało-czerwone. No i tak tego patrzę, tego, a to mi oko leci, prawda, na jednego. Na drugiego. Na trzeciego. Czwarty, tak? I wydał się taki sympatyczny, taka czerstwa gęba. Taki, jakby to powiedzieć, no taki przystępny. No i podchodzę do niego, no nie miałem kartki ani długopisu, więc no niestety byłem skazany na wymianę taką, no, ustną. No więc, ale mówię, ale po cichu mówię, nie wiem dlaczego po cichu mówiłem, bo przecież to pusto, no, noc. Ale mówię, dobry wieczór. Więc, a on ma ten pasek, bo to on myślę, że już nie jest źle, odpowiedział. Długo pan tak jeszcze? On... Teraz pół godziny. O! A w ogóle, czy pan by nie zechciał mnie odwiedzić? Moglibyśmy się poznać. No czemu nie? No to bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Tylko nie wiem, czy pan teraz, prawda, zechciałby wpaść do mnie, zapraszam na, nie wiem, no, na kawę, na nie wiem tam co. No właśnie. Ale dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. Aha, rozumiem. A kiedy? Jutro, pojutrze? Pojutrze. Ale o jakiej porze? O tej samej. No dobrze, no to do miłego zobaczenia, prawda? Mhm. Ale najważniejsza rzecz. Już idę, a myślisz, kurde, no ale jak? Kto, ja do niego, czy on do mnie? No to jak? Mówię, przepraszam pana, ale zapomniałem. Ale czy pan... Pan nie ma długopisu? On mówi, nie mam. Mówię, a gdzie? Gdzie? To w kieszeni. W tej innej kieszeni od spodni. Rozglądam się, kurde, no przecież zobaczę, że grzebie w spodniach nieoficerowi, no ale wojakowi na służbie. No ale tak się rozumiem, tu pusto, zupełnie pusto. Wyjąłem z tyłu, rzeczywiście miał długopis. Miał nawet tam kartkę już. Napisałem swój numer telefonu
I mówię, to wie pan, proszę, to się umawiamy na pojutrze, a wszystko szeptem, umawiamy się na pojutrze. Proszę łaskawie do mnie zadzwonić, to no, miły wieczór z państwem. Zostawiłem. Bosia mnie skarała. Wróciłem do domu. Wróciłem do domu, w to pojutrze czekam tego, on zadzwonił. Podjechałem tam pod grób. Chłopak, nawet nie pod grób chyba, tylko tak, myśmy się przez telefon umówili, że od strony pod pomnik, to tam blisko było, pod pomnik Mickiewicza, bo to prosto na rynek Starego Miasta, krzywe koło odchodzi, prawda, to uliczka taka krzywa właśnie, od rynku Starego Miasta, także byłoby bliżej, tam się spotykamy, witamy się, cześć, no, ale ja samochodem też, no bo to jednak, to robiło wtedy kolosalne wrażenie, samochodów nie było dużo. No i to tak jakoś świadczyło, że od razu człowiek był taki, no nie wiem, tak jakby miał mocniejsze drzewce. Będąc no, flagą biało-czerwoną. Nie, to chyba nie pasuje. Przepraszam, wycofuję się jeszcze w to święto dzisiaj. No i idziemy na górę. Ale nie wiadomo o czym mówić. No, mówimy o tym, a pan skąd, a tego. Piąte piętro, więc taka rozmówka zapoznawcza to mogła trwać troszkę. Przyszliśmy na górę. No, moje mieszkanie to wtedy no, podobno robiło ogromne wrażenie. No, to były tak zwane salony na trzech poziomach, na krzywym kole z widokiem z jednej strony na Wisłę, z drugiej na domy tego, te staromiejskie. No i całe utkane antykami, dywanami, rzeźbami, obrazami i tak dalej. Gęsto tego, od tego wszystkiego było. Także rzeczywiście to robiło wrażenie. No i ten kolega, prawda, w mundurze, śmieszne, bo najpierw nie chciał zdjąć butów. Nie wiem dlaczego, ale potem powiedział mi, że jego koledzy też wszystko dobrze, wszystko fajnie, ale butów nie należy zdejmować. Taki przesąd, a w gruncie rzeczy nie przesąd, tylko jakaś taka ostrożność, no po prostu zawodowa, no wojskowa ostrożność. No, skrócę się, chociaż no to dłużej trwało troszkę, ale co trwało? Nie, ludzie kochani, gadanie, no bo ja taki byłem nieśmiały, tak mi było głupio, że wleżliśmy do tego łóżka, on w tych butach, tylko buty, reszta chyba nie, albo prawie nie. No, ale ja ta gadatliwość, nerwowa gadatliwość, tak zresztą jak w tej chwili, dlatego że ja też, jak sobie przypomnę to wszystko, to też mnie takie nerwy ogarnęły, że tymi słowami, jakbym chciał zakryć, prawda, tą głupią sytuację, ten głupi temat, który tutaj, to święto takie, no przecież najświętsze, prawda, dla Polaków, dla mnie wręcz nielubiane, to wszystko. No i wtedy też. No, ale oczywiście, o czym, a skąd jesteś, już na ty. Żeśmy przeszli na ty. Skąd jesteś? Dlatego, no mówię, że on pamięta spod tłuszcz, nie, Wejherowa, tam jest coś podobne, Wejherowo i gdzieś jakiś taki tłuszcz, czy tłuste, czy tłuszcze jakieś takie. No i tak dalej. On opowiada mi, jak go bytuje i tak dalej. W końcu on mówi, ty. No ale i tak wziął mnie jakoś tak bliżej, no bo leżeliśmy w jednym łóżku, pod jedną kołdrą. On mówi, ty, no ale właściwie to jak, no to co? Ja mówię, a co? Ale coś, jestem taki, no powiedziałbym, że nawet zdrętwiały trochę. Bo naprawdę nigdy żadnego wojaka nie miałem w łóżku, ani ja w łóżku żadnego wojaka nie byłem. A tutaj, prawda, ten mundur wisi na XVIII-wiecznym krześle złoconym. Tutaj te obrazy różne. Także mówię, no tak, dobrze. Ale przedtem się dowiedziałem, że on mówi, że tego, że z wojska jak wyjdzie, że ma narzeczoną, że na niego czeka, że właściwie to nawet potem, to po jakimś czasie tej mojej gadaniny nerwowej mi powiedział, że to już i ślub nawet, także jak wyjdzie, to za tydzień, dwa ślub weźmie.
On weźmie. Nie. Ja tak powiedziałem, że weźmiemy. Nie. On z tą swoją narzeczoną. No, naprawdę ja bym już chyba bym nie dał rady, dlatego że tak się w to gadanie wciągnąłem, a on cały czas nawet mnie tak, no takimi, no powiedzmy sobie, gestami, tak mi ponaglał, dał do zrozumienia. Dlaczego? Okazało się, że on nigdy jeszcze nie dał się zaprosić żadnemu warszawiakowi, że tak to nazwę, na jakąś tą kolację, prawda? Nie ze śniadaniem, o nie, dlatego że oni musieli wracać po 3-4 godzinach do jednostki. Przypuszczam, że oni dawali temu swojemu dowódcy tej zmiany trochę jakąś dolę mu dawali, może mu flaszkę przynosili, dlatego że przecież to by się nie ukryło, ale Boże, nie tylko z tych 100, prawda, reprezentacyjnych wojaków, ale i prawda, całe ich dowództwo, wszyscy wiedzieli o tym. To był jakiś taki ekwiwalent tej marnej takiej służby, tego pewnie złego wyżywienia i tego braku rozrywek i tak dalej. No to była jedyna być może, także. No, ale ja ze swojej strony jakoś właśnie z tej nerwowości, no to tylko gadam, tym pytam, a narzeczona jak, a skąd, a gdzie, a dawno się znacie, a to, a tamto, a on po prostu, po co ja tu przyszedłem? Ale okazuje się, że on tak nie z takiej jakiejś rozpustności, nie z ciekawości po prostu, bo to był jego pierwszy raz, że koledzy wszyscy naokoło tu i tam, czy i po wiele razy, on jeszcze nie, wreszcie się tak zdobył i no jakoś tam coś było, ale tak prawie było, ale prawie nie było. W każdym razie na samym końcu on mówi: ty Jurek, a nie przyjechałbyś do mnie na wesele? A ja mówię: no przyjechałbym, no czemu nie? A no dobra, no to masz, znowu, ale już ja miałem długopis w domu, zapisałem tak dalej, jego imię, nazwisko, ale to dopiero miało być nawet miesiącach chyba. Zeszliśmy, ubrał on mundur, wszystko tego, uścisnęli sobie, ach, po męsku, graby, cześć stary. No dobra, dziękuję ci, miło było, przepraszam, co złe to nie ma moje, znaczy nie ja, on mówi, a co złe to nie ja, on na to powiedział: cześć stary, poklepaliśmy się po barkach. Mówi: no to tego, no dobra, no to pisz do mnie, prawda, jak wesele, przyjadę na wesele i przywiozę ci tam coś w prezencie, pozdrowienia dla narzeczonej, trzymaj się stary, cześć. No ciekawe, co dzisiaj, prawda? No ciekawe, bardzo, mnie to bardzo ciekawi, no ale ja już nie tak, że nie wiem, może jakieś młodsze pokolenia spróbują, może jakiś dziennikarz śledczy, no nie wiem. No ale w ten sposób chyba ładnie uczciliśmy ten dzień flagi.